Do końca 2026 roku miasto Suwałki planuje wybudowanie nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Na ten cel udało się pozyskać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 128 107 000 zł. Niebawem powinien zostać ogłoszony przetarg w formule projektuj i buduj na realizację tej inwestycji. Chcemy, żeby w oparciu o przetwarzanie termiczne tych odpadów było wytwarzane ciepło. To ciepło będzie kierowane do suwalskich domów, mieszkań, ale również będziemy chcieli wytwarzać energię elektryczną w oparciu o spalanie tych odpadów. Władze miasta zdecydowały się na ten projekt z uwagi na rosnące koszty gospodarki odpadowej, co przekłada się na ceny odbioru odpadów, jakie płacą mieszkańcy, ale także wzrost cen ciepła, co spowodowane jest rosnącymi kosztami produkcji energii z węgla. Dzięki tej instalacji suwalski PEC spali o około 9 tysięcy ton węgla mniej. Wyemituje również mniej CO2, za które trzeba zapłacić. Chcemy oczywiście jak najszybciej ogłosić przetarg. No, zakładamy, że dokumentacja, projekt techniczny, pozwolenie powinno być w połowie przyszłego roku opracowane i wydane. No i później cały proces realizacji, 2 lata. Aktualnie jest wyłoniony inżynier kontraktu, który pełnić będzie nadzór nad całym procesem realizacji. Przygotował on już również niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację spalarni w formule projektuj i buduj. Równocześnie toczy się postępowanie z PGE Dystrybucja SA w zakresie wydania warunków przyłączenia do głównego punktu zasilającego. Dopiero jak będziemy już znali warunki przyłącza, będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje i wybuduje całą tę instalację. Po pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wykonawca będzie zobligowany do przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 30 czerwca 2024 roku. Po tym terminie rozpocznie się budowa instalacji. Niebawem rozpoczną się prace na ponad 20 przejściach dla pieszych w Suwałkach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Na części pojawi się specjalne grubowarstwowe czerwone tło, a na innych zostaną zamontowane sygnalizatory wibracyjne. Inwestycja pochłonie ponad 300 tysięcy złotych, a pieniądze zostały pozyskane przez miasto z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przejść dla pieszych będzie właśnie w oparciu o pozyskaną dotację, wykonana w naszym mieście w takich newralgicznych punktach, szczególnie przy naszych szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych. Już wyłoniony jest wykonawca i tym tematem zajmie się. Drugi moduł taki to jest również instalacja taka dźwiękowa na przejściach, na skrzyżowaniach. Tutaj w centrum miasta, na głównych 4 skrzyżowaniach, będzie taki dźwięk wibracyjny. Pojawią się one na następujących przejściach. Kościuszki Mickiewicza Waryńskiego, Kościuszki Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Noniewicza Sejneńska, Utrata Podchorskiego Dwernickiego Kolejowa. Warto dodać, że zostanie wykonane również doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Emilii Plater przy skrzyżowaniu z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie. Prace zostaną wykonane tu jeszcze w tym roku. Miejska inauguracja roku szkolnego 2023-2024 odbędzie się 4 września 2023 roku o godzinie 9 w Szkole Podstawowej nr 11. Naukę rozpocznie 12 116 uczniów, których opieką obejmie 1172 nauczycieli. Ten rok będzie obfitował w różne takie niespodzianki, których nie było w poprzednich latach. Mianowicie ci uczniowie, którzy idą do 4 klas, otrzymają laptopa. Oczywiście umowy będą podpisywane z rodzicami, bo to małoletnie osoby. No i oczywiście ten uczeń będzie musiał funkcjonować w oparciu o ten sprzęt przez 5 lat. Taka trwałość projektu jest tutaj zakładana. Ale mało tego, również każdy nauczyciel otrzyma taki bon na zakup sprzętu komputerowego, laptopa w wysokości 2500 zł. I również po raz pierwszy na Dzień Edukacji Narodowej
Nauczyciele otrzymają dodatkowy zastrzyk finansowy w postaci 1250 zł. Pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w oddziale Mistrzostwa Sportowego, który został utworzony w drugim liceum ogólnokształcącym. W ramach szkolenia sportowego będą realizowane trzy dyscypliny: lekkoatletyka, piłka siatkowa i badminton. Ta baza generalnie oświatowa z roku na rok poprawia się w naszym mieście i to nas również dużo kosztuje. Wydatki na oświatę są znaczące, stanowią prawie 40% wydatków naszego budżetu. No ale to są inwestycje w edukację młodego pokolenia i to są zadania samorządu, które musimy tutaj ponosić.